Cześć! Z tej strony Tomek Ciosek, pracownia Synergii i do niedawna podcast Droga Samotnika. W zasadzie dzisiaj jest to podcast bez nazwy, ponieważ planuję mocno zmienić jego nazwę, gdyż ta obecna jest już po prostu nieadekwatna za dużo o samotności. Nie mówię raczej bardziej o kwestiach związanych z zespołem, ze wspólnikami, czyli z jakąś grupą ludzi i tu samotnik po prostu nie działa. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj drodzy Państwo, powiemy sobie trochę o aspiracjach w kontekście budowania firmy. Jakimś asumtem do tego było to, że niedawno cieszyliśmy się wejściem na giełdę polskiej spółki o nazwie Allegro. Wszyscy ją znają, najczęściej pod nazwą Ale drogo, ale to jest generalnie ten sam byt. I mocno cieszymy się tym, że Allegro jest tak wysoko wyceniane, podczas gdy na rynku chińskim takich cudów dzieje się wielokrotnie więcej. Muzyka Zastanówmy się więc, jak zrobić to samo w Polsce. Zdałem też sobie sprawę z tego, że w zasadzie niewiele mówię e, o mnie, o nas, w sensie o pracowni synergii, czyli o bycie, który stoi za tym podcastem. W związku z czym na początek krótkie przedstawienie, ponieważ zwykle jest to dość nudne. W pracowni synergii razem z Mackiem Gnyszką i Wojtkiem Sudą zajmujemy się, szanowni Państwo, pomaganiem przedsiębiorcom rozwijać ich firmy i to na w zasadzie każdym etapie ich rozwoju. Zarówno w małych firmach, gdzie głównie trzeba pracować nad właścicielami, nad founderami, w firmach średnich, gdzie tam problemem najczęściej są przeróżne procesy, brak standaryzacji i zbyt płaski model biznesowy, aż do firm dużych, które to z kolei najczęściej mają wyzwania związane z pozyskaniem inwestorów, z połączeniami, z jakimiś przejęciami lub też z dotarciem do kluczowych osób, które zwykle nie są zbyt często i łatwo. Dostępne. Posiłkuję się oczywiście notatkami, ponieważ cały czas o tym trąbię, że notatki są ważne, a w głowie nie należy trzymać zbyt wielu rzeczy. Ale dobra, do rzeczy. Aspiracje. Cóż to takiego? Mam nawet ku temu definicję. Aspiracje to, drodzy Państwo, zespół dążeń ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości właściwych jednostce. Ja wolę takie prostsze definicje, które bardziej trafiają do, do świadomości. Czyli coś, co. Odpowiada na pytanie, dokąd zmierzam, to takie odpowiedź na pytanie też, o co nam chodzi, po co my to wszystko robimy, dlaczego podejmujemy jakieś trudy, których teoretycznie podejmować nie trzeba, dlaczego niekiedy podejmujemy również ryzyko, niewspółmierne wręcz do oczekiwanych rezultatów. Te aspiracje to taka nasza wizja to odległy cel, do którego dążymy. Natomiast idąc dalej tym krokiem, Takim dalekosiężnym zastanówmy się nad tym, co mówi Simon Sinek, czyli why. Po co nam w ogóle takie aspiracje? Dają nam one taki punkt odniesienia, czyli coś w rodzaju azymutu podczas rejsu czy jakiejś dalszej podróży. Pozwalają potem dobrać adekwatne działania do tych celów, które sobie ustawiliśmy. Bo, biorąc pod uwagę na przykład podróż, bardzo fajna analogia: podróż to jest, drodzy Państwo, na przykład wycieczka razem z rodziną do cioci Haliny na. Niedzielny obiad. Podróżą jest również wyprawa na biegun północny. Jedno i drugie teoretycznie to jest to samo, bo to jest podróż. Niemniej jednak, zarówno jedne, jak i drugie wymaga specyficznych działań. No i jak się łatwo domyśleć, nie są to dokładnie takie same działania. Czyli obrana aspiracja wymusza na nas działanie w bardzo konkretny sposób. Właśnie. Wymusza na nas działanie. Bardzo chętnie przekieruję Cię teraz do podcastu o nazwie Działanie, który był robiony kilka odcinków temu. Natomiast dlaczego to działanie w kontekście aspiracji jest ważne? Otóż dlatego, że działania sprawiają, że aspiracja nie staje się jedynie marzeniem. Wyobraźmy sobie sytuację, gdybym był kimś tam, to osiągnąłbym to i tamto, mógłbym zrobić to i tamto, a teraz niestety nie mam takich możliwości, więc nic zrobić nie mogę. I te marzenia niekiedy przeradzają się również w narzekanie, które jest narodowym sportem Polaków, i w zasadzie fajnie by było w ten sport zbyt często nie wchodzić. Jeśli już jesteśmy przy sporcie i przy narodowym narzekaniu Polaków, to przecież widać, że każdy z nas za każdym razem rozegrałby lepiej mecz piłki nożnej reprezentacji Polski niż sama reprezentacja to robi. Czy tak jest? Ciężko stwierdzić do końca. Niemniej jednak, gdy słuchamy komentarzy kibiców oglądających taki mecz, niezależnie od tego, czy na, czy na stadionie, czy w jakimkolwiek pubie, to możemy odnieść takie wrażenie, że każdy z tych ludzi zrobiłby to lepiej. Co ważne, te działania ważne są nawet wtedy, kiedy nie do końca wiemy, jakie działania trzeba podjąć. Natomiast na pewno intuicyjnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, które z nich przynajmniej przybliżą nas do, do tego upragnionego celu. Co więcej, jeśli sobie tę naszą aspirację podzielimy na mniejsze fragmenty, to im bliżej jesteśmy tego, tego malutkiego fragmentu, tym bardziej precyzyjnie jesteśmy te działania w stanie dobrać. Tutaj, w tym momencie, pojawia się często taki fragment. Rozmów z ludźmi, który dotyczy tego, czy to, co robię, jest właściwe. Ponieważ podczas rozmów z naszymi klientami często spotykamy się z taką sytuacją, gdy przedsiębiorcy z lekkim poczuciem zażenowania, może nawet ze wstydem mówią: Wiesz, ja to w zasadzie nie chcę budować dużej firmy pole małą, bo w takiej dobrze się czuję, mam tutaj rodzinną atmosferę, znam się ze wszystkimi ludźmi, każdego znam po imieniu, wiem, co lubi, znam jego rodzinę. Spotykamy się na grillach i tak dalej, Ja nie potrzebuję dużego molocha. I słuchajcie, wszystko jest OK. Nie każdy musi budować molocha, w, będąc już w tej nomenklaturze, bo przecież gospodarka w dużej mierze składa się z małych i średnich firm, które dostarczają swoim klientom mnóstwo wspaniałej wartości. Co natomiast jest ważne? Ważne jest to, że gdy już podejmiemy decyzję, którą właśnie trzeba podjąć, to potem konsekwentnie się jej trzymajmy, bo podejmując jedną decyzję, wykonując inne działania, to nie doprowadzi nas do niczego dobrego. I tutaj mam takie dwa przykłady z naszego życia. Jeden z nich to jest przykład, który pojawił się ze dwa czy trzy lata temu podczas pracy nad strategią jednej z niedużych firm doradczych. Zarząd zdecydował się, że obszar Działania tej spółki oper będzie, będzie operował tylko w Polsce. Określili sobie maksymalną liczbę klientów, określili sobie e, maksymalną e, liczebność zespołu i w obrębie tych parametrów chcą funkcjonować. Co się stało po latach? Okazuje się, że usługi świadczone przez tę, przez tę firmę są oczywiście klasy premium i oni teraz sobie sami wybierają swoich klientów. Podnieśli ceny, podnieśli marże, dopieszczają procesy i poprawiają obsługę klienta. Można w ten sposób? Oczywiście, że można. Pytanie tylko, czy chcemy w ten sposób działać. Bo na przykład jeszcze jeden z naszych klientów, to już drugi przypadek, jeden z naszych klientów zdecydował się jednak rozwijać międzynarodowo. A jako, że jest to firma IT, to jest oczywiście nieco prościej niż w temacie doradczym, niemniej jednak znowu, to jest kwestia decyzji i konsekwentnych działań. Nie określił limitu klientów, nie określił limitu wielkości zespołu, Określił natomiast warunki budżetowe, które interesują jego w przypadku pozyskiwania nowych klientów. Określił rodzaj projektów, określił to, że ten projekt ma mieć rozmach. W związku z czym jest skazany teraz przede wszystkim na międzynarodowe firmy, albo przynajmniej na firmy polskie, które działają międzynarodowo. Obecnie zatrudnia już ponad 200 ludzi, ma klientów na w zasadzie całym świecie, większość z nich obsługuje zdalnie, natomiast odpalił już parę. Nowych siedzib, można powiedzieć, w różnych krajach europejskich, i zastanawia się teraz nad Ameryką. Czy któraś z tych dróg jest lepsza, pierwsza albo druga? No nie, no obie są dobre. Kwestia tylko tego, że każda z nich będzie determinować decyzje, które podejmujemy na dalszym etapie życia. No dobra. Skoro wiemy, że można działać tak czy inaczej, to przy okazji dzisiejszego podcastu. Skupmy się może na tym drugim przykładzie, czyli o tej powiedzmy sobie nieco więcej na temat budowy dużej firmy. Żeby zbudować taką dużą firmę, zastanówmy się przede wszystkim, jaki jest jakiś punkt odniesienia do tego wszystkiego. Czyli teraz tak, gdzie można znaleźć punkt odniesienia do dużej firmy? Na mojej ulubionej liście, czyli Fortune 500, sprawdzałem parę dni temu, na 500 miejscu, czyli na samym końcu tej listy, nasz najniższy możliwy benchmark, jaki możemy przenieść jest. Firma o nazwie Huntington Bankshire. Znałeś ją? Ja nie bardzo. Natomiast zajrzyjmy też do jej parametrów. Przede wszystkim parametry przychodowo, zyskowe, kapitalizację i liczbę pracowników. Więc teraz, tak, słuchajcie, przychód jest na poziomie 5,5 miliarda dolarów, zysk na poziomie prawie 1,5 miliarda dolarów, kapitalizacja 8,3 miliarda dolarów i 15,5 tysiąca zatrudnionych ludzi. Popatrzyłem sobie na tą pierwszą 500 i znalazłem firmę, która zatrudnia najmniej ludzi w całej tej 500 i wyszło 1300 osób. Co możemy na tej podstawie powiedzieć? Przede wszystkim przyjąć następujące założenia przy budowaniu dużego zawodnika. Po pierwsze, ciężko zrobić to pojedynczo. Na tej liście, drodzy Państwo, nie ma żadnej jednoosobowej działalności gospodarczej. Są same duże podmioty, najmniejsza ma 1300 ludzi. Czyli możemy tak. Założyć, że jednak trzeba by zbudować jakiś zespół. Pewnie nie głupi, ale na tym skupmy się w tej chwili, a o tym zespole powiem więcej za moment. Druga sprawa to prawdopodobnie żadna z tych firm nie rozwinęła się w sposób organiczny, jednak potrzebowała trochę kapitału na, na przyspieszenie wzrostu. Trzecia sprawa, każda z nich. Funkcjonuje w oparciu o jakąś strategię i ją konsekwentnie wdraża, bo metoda używana przez niektórych polskich przedsiębiorców, czyli metoda JOLO, jakoś to będzie, na dużą skalę nie zafunkcjonuje zbyt dobrze. Potrzebna jest strategia i jej konsekwentnie wdrożenie każdego dnia. Czwarta sprawa to model biznesowy. Na tym etapie, na którym chcemy być, czyli budując dużą spółkę, musimy ten model biznesowy mieć już mocno przemyślany, pogłębiony i wielowarstwowy. Idąc za talebem, ten model ma być po prostu antykruchy. Przede wszystkim widać to w takich sytuacjach, jak teraz, gdy COVID atakuje, i trzeba mieć jednak w tym modelu biznesowym coś, co spowoduje, że przetrwamy ten kryzys, a nawet wyjdziemy z niego wzmocnieni. No dobra, skoro już mamy jakiś punkt odniesienia, to zastanówmy się teraz, jak go osiągnąć. I tutaj przychodzi nam w sukurs inżynieria, a konkretnie inżynieria taka wsteczna, nie wiem jakie polskie określenie, Amerykanie mówią na to reverse engineering. Czyli e, zaczynamy od samego końca, cofamy się i patrzymy, co z tego wychodzi. Zaczynamy więc od jakiegoś grubnego planu i zostawiamy się na samym końcu jaką chcemy mieć kapitalizację. No już wiemy, że liczoną raczej w miliardach, czyli musimy być tym unicornem, no inaczej się nie da żeby być w pierwszej 500 największych firm na świecie. Jeśli już wiemy jaką chcemy mieć kapitalizację, to jeśli wiemy czym mniej więcej mamy się zajmować, bo przecież model biznesowy na tym etapie też musimy mieć jakiś określony. To w ramach tego modelu biznesowego możemy wiedzieć jakie będą przychody. Jeśli wiemy jakie są przychody, możemy też określić na jakich procentach marży operujemy. I mając te trzy parametry, będziemy mogli operować nimi cofając się co każdą co każde co każdą rundę finansowania, aby pomalutku, pomalutku zejść do sytuacji, w której jesteśmy obecnie. I teraz na każdej z tych rund finansowania będziemy wiedzieli, ile potrzebujemy pieniędzy i na co. I z tymi właśnie parametrami udamy się do pana inwestora albo pani inwestorki i powiemy tak: Drodzy Państwo, potrzebujemy teraz tyle i tyle pieniędzy, żeby uzyskać to i tamto. Jeśli to zrobimy, to zarobimy tyle i tyle pieniędzy. Otrzymamy taki zysk i będziemy mogli ruszyć w kolejną drogę, i na przykład kogoś przejąć, kogoś z kimś się połączyć, zbudować nowe budynki i tak dalej. W ogóle po co nam są te wszystkie wskaźniki po drodze te kpi jak mówią Amerykanie, znowu bo do nich się często odnoszę? Wskaźniki potrzebne są na przykład po to, żebyśmy nie strzelali do końca ślepakami, tylko wiedzieli, że jeśli mamy sieć restauracji, to na przykład aby osiągnąć taki pułap, musimy ich zbudować 5, 10, 100 Ile bądź. Jeśli mamy firmę IT, to musimy wiedzieć, ilu mamy obsłużyć klientów, ilu zbudować dla naszych pracowników stanowisk i tego typu sytuacje. Jeśli handlujemy nieruchomościami, to musimy wiedzieć, ile ich na danym etapie musimy mieć. To są wszystko wskaźniki istotne, to są wskaźniki, które interesują zarówno nas w procesie wzrostu, jak i inwestorów w procesie inwestycyjnym. Oczywiście gotówkę od inwestora pozyskujemy w zamian za udziały w przedsięwzięciu, w którym, w którym biorą udział. I teraz tu jest ważny element, bo tych inwestorów trzeba znać. To nie jest tak, że damy ogłoszenie w jakiejś gazecie i raptem zgłosi się tysiąc osób, które będą chętne, aby nasze przedsięwzięcie finansować. No nie bardzo. Musimy mieć relacje z tymi inwestorami i te, o te relacje należy dbać przez cały okres budowania przedsiębiorstwa, a nie tylko w momencie, gdy te pieniądze potrzebujemy. O tym też będzie chwilę później, ale zapamiętaj, to jest istotny element. I teraz im bliżej schodzimy do sytuacji, w której jesteśmy, tym więcej szczegółów będziemy znać, bo jeśli odniesiemy się do tej sytuacji przy wejściu na giełdę, przy tej kapitalizacji miliardowej, to tamte elementy, które, które określamy sobie wielkościowo, są w miarę zgrubne. Natomiast gdy jesteśmy już dzisiaj, to my wiemy, co potrzebujemy, aby urosnąć. Wiemy, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby na przykład zbudować odpowiedni zespół. Wiemy, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby określić odpowiednie działania marketingowe i tak dalej, i tak dalej. I mając te wielkości, jesteśmy w stanie... Od, odnieść się do inwestorów właśnie na tym etapie pokazując in, in, wielkości, które nas interesują. Czy łatwo jest pozyskać ludzi do finansowania przedsięwzięcia na początkowym etapie? I tak, nie, ale o tym znowu. Innym razem, nie dzisiaj. I teraz przejdźmy troszkę do tych działań operacyjnych, bo o tych działaniach kapitałowych już sobie powiedzieliśmy, w działaniach operacyjnych musimy mieć przede wszystkim co skalować. To jest o tyle istotne, że musimy pamiętać, że skalowanie straty nie oznacza zysku, a wręcz przeciwnie. Nieraz spotykaliśmy się z sytuacją, gdzie, gdzie klienci właśnie mając bardzo źle wycenioną ofertę, źle skalkulowaną, doszli do wniosku w pewnym momencie, że im więcej sprzedają, tym więcej tracą. I trzeba było zacząć od tego, że w zasadzie należy zmienić tą ofertę, zmienić wyceny, podnieść ceny, obniżyć koszty, albo w ogóle zmienić tą ofertę, bo to, co oni robią, jest kompletnie nieopłacalne. I to jest ciekawa sytuacja, bo teraz mamy kolejny lockdown, ograniczone przemieszczanie się ludzi, mało osób lata i okazuje się, że lotnisko w Łodzi na przykład zmniejszyło swoją stratę dzięki lockdownowi. Proste. Mniej ludzi obsługuje, mniej ludzi lata, to mniej traci. To nie jest model, który chcielibyśmy mieć ze wzór. Poważnie. No dobra, jeśli mamy coś takiego, co jesteśmy w stanie ładnie wyprodukować, poprzez ładnie, rozumiem, w taki sposób, żeby było dla nas to opłacalne, są na świecie ludzie, którzy chcą to kupić, chcą kupić to w tych pieniądzach, w których my chcemy to sprzedać, jeszcze w dużych ilościach, no to okej, okay. przejdźmy dalej. Teraz, co jest kluczowe w tym produkcie jeszcze? To co, to, co część ludzi mówi, w zasadzie większość, to mówimy, mamy fantastyczną jakość naszego produktu no, lub usługi i genialną obsługę klienta. I oczywiście rzeczy te należy sobie wsadzić między bajki, ponieważ nie spotkałem się jeszcze z przedsiębiorcą, który by powiedział, że ma beznadziejną jakość produktów, a klientów traktuje z buta. Poważnie, nie ma takich. Natomiast co nas interesuje w tej jakości? To, co w tej jakości nas interesuje najbardziej, to powtarzalne doświadczenie klienta. A co za tym idzie? Powtarzalny produkt. I teraz to jest dokładnie to, co dostajemy w McDonaldzie. Czy jesteśmy w Chinach, w Japonii, czy w USA, czy we Francji, w Niemczech, w Polsce nawet. Wszędzie dostajemy takiego samego burgera i to nie wynika z tego, że wszędzie są tak samo uczeni szefowie kuchni i oni po prostu mają tak wbite w głowę te wszystkie ruchy, że robią te hamburgery w taki sam sposób. Nie! To jest po prostu kwestia standaryzacji wszystkiego od początku do końca w całej tej firmie. I z punktu widzenia skutecznego gracza. No to właśnie te procesy są kluczowe. Przedsiębiorcy niestety potrafią bronić się przed tym procesem rękami i nogami, ponieważ nie chcą być nie chcą być odhumanizowanymi maszynami. Nie chcą tworzyć takich bytów. To jest po prostu straszne indywidualne podejście do klienta się liczy. No i tutaj znowu budzi się lekki uśmiech na twarzy, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której kupujemy samochód i. No i cóż poradzić? On ma kierownicę, nie z tej strony, z której miała być. A w zasadzie ona jest na tylnym fotelu albo w ogóle w bagażniku. Ja jednak wolę wiedzieć, co dostanę w tym samochodzie. Wolę, żeby on był wystandaryzowany. Tak samo jak idziemy do fryzjera, który nas obsługuje od dawna, to w zasadzie nie trzeba nic mówić, bo on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czego oczekujemy, a my nic nie mówiąc, wiemy, z czym wyjdziemy. I gdybyśmy za każdym razem byli przez niego zaskakiwani, to nie, może raz na jakiś czas jest to fajne. Natomiast jeśli potrzebujemy, najzwyczajniej w świecie, wyjść dokładnie tak jak zawsze, to to nie jest dobry pomysł. I fryzjer o tym dobrze, i te fryzjer o tym dobrze wie. Co ciekawe, nawet artyści działają zgodnie z standardami. Ja mówię oczywiście o tych artystach, którzy osiągają jakiś sukces, tak? Bo oni pracują w określony sposób, narzucają sobie czas pracy. Nie wtedy, kiedy Wena do nich przyjdzie, tylko oni wiedzą, że teraz mają robić, teraz mają wynajęte studio, idą, nagrywają. I oczywiście ich produkt jest bardzo wyindywidualizowany. To jest ich duch w tym, produ w, w tym produkcie. Ten, ten produkt nacechowany jest ich całą osobowością. Oni się ubierają w sposób taki, żeby przyciągnąć do siebie uwagę, ale produkt, który wypuszczają, jest ustandaryzowany. Jeśli mają wypuścić piosenkę, to nie stworzą jakiegoś niesamowitego dania. Jeśli mają nagrać film, to nagrywają film. Poważnie. Więc jeśli jesteśmy w obszarze procesów i słyszymy od klienta, że, wie pan, u mnie się nie da albo, ja mam specyficzną branżę, to raczej nie wyjdzie, to wiemy, że coś jest nie tak i ta współpraca będzie po prostu ciężka. Kolejnym elementem, który jest kluczowy przy budowaniu takiego porządnego gracza jest zespół, ponieważ nie da się wejść na listę Fortune 500 w pojedynkę. No, nie ma takiej sytuacji, już o tym mówiliśmy wcześniej. Czyli potrzebujemy zespołu mądrych ludzi, którzy są zmotywowani i prowadzeni przez zmotywowanego lidera. I teraz taki zespół musi mieć coś, co znowu Amerykanie nazywają odpowiednim mindsetem to jest podejście zorientowane na rozwój, na samodzielność. Na rozwiązywanie problemów, na pracę grupową, a na pewno nie na narzekanie, kombinatorykę i jakieś politykowanie i tworzenie silosów w biurze. Lider z kolei musi nauczyć się delegować obowiązki i odpowiedzialność, bo jeśli będzie chciał sam wszystko zrobić, to nawet przy tej najmniejszej firmie, która ma tylko 1300 osób, no zapewne domyślasz się, że nie za bardzo to się może udać. A jeśli już taki lider stanie się zbędny, czyli taki founder, założyciel, czy jakkolwiek go nazwiemy, nie będzie musiał wszystkiego robić, nie będą musiały przez niego przechodzić wszystkie procesy. I tak naprawdę, czy on będzie w tej firmie, czy nie, to niewiele zmienia. To jest idealna sytuacja, bo taka firma zaczyna być gotowa do tego, żeby w nią zainwestować. A lider zamiast patrzeć wszystkim na ręce, najzwyczajniej w świecie, prowadzi relacje inwestorskie i pozyskuje finansowanie do kolejnych kroków rozwojowych, które oczywiście są zaplanowane. Podsumujmy sobie teraz tę część. W jaki sposób można takiego zawodnika budować? Po pierwsze, mamy tą część kapitałową i tak. Musimy mieć zgrubny plan, który określa poszczególne kroki, musimy mieć mierniki, które te kroki wyznaczają. Musi być prowadzony fundraising, czyli pozyskiwanie finansowania od inwestorów, a w międzyczasie, oprócz samego finansowania, musi być prowadzone non-stop. Nawiązywanie relacji z potencjalnymi inwestorami, nawet wtedy, gdy tych pieniędzy nie potrzebujemy. W części operacyjnej z kolei wiemy, że musimy mieć produkt, który ktoś chce kupić i chce go kupić dużo w takich pieniądzach, w jaki nam się to opłaca. Wiemy, że musimy mieć zespół i to mądrych ludzi, wiemy, że musimy mieć sprawne procesy powtarzalne. Takie, żeby ten produkt, który wypuszczamy, był za każdym razem ustandaryzowany i wiem, że zauczyciele muszą być w tej firmie niepotrzebni właśnie po to, aby mogli prowadzić relacje inwestorskie. I mamy wtedy przesłanki do tego, żeby stworzyć gracza światowej sławy. I w ten sposób, drodzy Państwo, doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Wiemy, co trzeba zrobić, żeby stworzyć takiego gracza, Zatem bierzmy się do dzieła. Jeśli nie umiecie lub nie chcecie, lub pff, kurczę, no w ogóle nie macie ochoty tworzyć takiego gracza. No problem, można zostać na trochę niższym levelu, jeśli chodzi o wielkość, no bo y, taką wielkość rozumianą rozmiarem. No bo przecież to, że ktoś jest mniejszy rozmiarem, nie znaczy, że jest gorszy. Jeśli chcecie budować dużego zawodnika, super, bardzo chętnie z Wam z tym pomożemy. Zapraszam do tego, żeby się ze mną skontaktować. Dziś już nie podam maila w domenie Droga Samotnika, ponieważ ona zapewne się zmieni. Na pewno wszędzie, gdzie będziesz chciał. To mnie znajdziesz. Do zobaczenia. Tyle na dzisiaj. Ciao!